Mieszkańcy Kozienic mieli niezwykłą okazję obejrzeć film z 1918 roku z Polą Negri w roli głównej pod tytułem Mania – historia pracownicy fabryki papierosów i jednocześnie wysłuchać fantastycznego koncertu w wykonaniu zespołu Czerwie w składzie Wojciech Zaborowski, Maciej Kudłacik, Paweł Zawarus i Piotr Bogunia. W czwartek 18 października w Kozienickim Domu Kultury odbył się pokaz kina niemego z muzyką na żywo. Podpatrzyłem chyba w TVP Kultura, że ten film jest rekonstruowany przez Filmotekę Narodową i tak stwierdziliśmy, że fajnie Pola Negri, w ogóle fajna akcja, super aktorka i tak dalej. I tak jakoś nas to po prostu zaczarowało i do Filmoteki żeśmy się udali po tą płytę, napisaliśmy do nich, dostaliśmy kopię i też no i zrobiliśmy tą muzykę do tego filmu już chyba lat temu, chyba 3 albo 4. Jeździmy z tym filmem. Z muzyką tą byli m.in. w Szkocji i na Węgrzech, ale ścieżka do Manii to niejednorazowa przygoda z niemym kinem dla zespołu Czerwie. Można powiedzieć, że są w tej dziedzinie specjalistami. A jak to się zaczęło? Historia się zaczęła w 2008 roku. Zaproszono nas na festiwal kina niemego do Warszawy, do Centralnego Bastionu Artystycznego i tam nas zaproszono, żebyśmy zrobili muzykę do filmu Nosferatu Symfonia Grozy. No i tak się zaczęło od tego jednego filmu. Po prostu zrobiliśmy muzykę, fajnie to wypadło, nagraliśmy ten soundtrack i stwierdziliśmy, że po tam 2 latach w sumie, nie? No, że można by się z tym przejechać po Polsce i nie tylko. No i potem zaczęliśmy jeździć z tym filmem, potem się pojawiły następne po kolei. No i teraz już mamy 12 filmów różnych jakby z naszą muzyką. Zapytaliśmy muzyka, jakie są plany zespołu na najbliższą przyszłość. Gramy też w Niemczech dwa koncerty, też w Muzeum Historii Kina w Düsseldorfie i we Frankfurcie nad Menem w listopadzie. Oprócz tego w Polsce mamy też jakby pokazy w październiku i praktycznie cały listopad, a w przyszły rok no, też mamy już jakieś tam zaplanowane pokazy na przyszły rok. Zrobiliśmy też muzykę do pana Tadeusza z Ordyńskiego z 28 roku i teraz też komponujemy do filmu Cud nad Wisłą o bitwie warszawskiej. Niemiecka produkcja z Polką w roli głównej, którą można było zobaczyć w Kozienicach, przez ponad 80 lat była uznawana za zaginioną. W 2006 roku ten wzruszający film o miłości sprowadzono do Polski. Tutaj przeszedł konserwację i digitalizację, a w 2011 roku został pokazany szerokiej publiczności. Później zachwycali się nim mieszkańcy wielu europejskich miast, m.in. Londynu, Madrytu, Kijowa czy Berlina. Współorganizatorem pokazu w Kozienicach było Stowarzyszenie Łódź Filmowa.